Witam Państwa, ponad 20 tysięcy widzów, wiele set flag z całej Polski, Zakopane się nie zmienia. Od dekady trwa fantastyczna pasa na skoki. Mały Szomania nie przemija i dzisiaj wszyscy przyszli. Nowe pokolenia, nowe generacje mieszają się z tymi starymi, tworząc wspaniały ciąg pokoleniowy oglądania skoków narciarskich w Zakopanem. Wielka Krokiew dyszy, żyje i ta wspaniała skocznia imienia Stanisława Marusarza naprawdę wygląda fantastycznie. A przychodzi po to, by zetrzeć się z tą starą legendą dziadka Stanisława Marusarza i z tą żywą, ciągle wspaniałą Adama Małysza, którego oglądaliśmy przed chwilą. Trzy szanse na 39. zwycięstwo Pucharu Świata. Tak dobrze skaczącego Adama jeszcze w tym sezonie nie widzieliśmy i rozpoczyna się konkurs, a rozpoczyna Tomasz Byrty, wychowanek Jana Szturca, wuja Adama Małysza, bardzo utalentowany młody chłopak. Był jeszcze brat Kamil, skakał uraz. Niestety zdaje się, że ta dobrze zapowiadająca się kariera została przerwana, ale zobaczymy, jak będzie sobie radził Kamil. On jest w ekipie kadry juniorów na Mistrzostwa Świata w ekipie Adama Celeja. Widzieliśmy Kojonkowskiego, a to właśnie trener kadry Adam Celej. I zobaczymy, jaka będzie pierwsza odległość, 119 metrów. A zatem tak rozpoczyna chłopak, który ma 17, niespełna 18 lat. Klemens Murańka. Widzieliśmy najzdolniejszego być może młodego skoczka z Wisły. Teraz najzdolniejszy zakopiańczyk. Zaczyna u trenera Franciszka Gronia-Gąsienicy, naszego pierwszego zimowego medalisty. Wielki, wielki talent, musi dojrzeć, okrzepnąć i powinniśmy mieć naprawdę dużą radość z tych dwóch chłopców, których przed chwilą widzieliśmy. Klemens Murańka, 16 lat, 4 miesiące, 118,5 metra. Widać, że trochę podwiewa wiatr, będą mieli odejmowane punkty, ale dzisiaj warunki do skakania znakomite podczas serii treningowej, próbnej. 131,5 metra, Gregor Schlierenzauer najdalej z 9. belki. To zaskoczenie, ale nie po tym, co widzieliśmy na treningach. Gregor wraca do gry, a przypomnę, on wygrał ostatnie trzy konkursy Pucharu Świata w Zakopanem. Krzysztof Miętus, wielki talent. Wszystkich chwycił pan Krzysztof Popławski, postanowił wesprzeć, by stworzył Wagram Team na Puchar Świata w Zakopanem i ci chłopcy rzeczywiście mają wspaniałe warunki do tego, żeby się rozwijać. Krzysia widzieliśmy na wielu Pucharach Świata. To jest chłopak, który już powinien regularnie punktować, podobnie jak Maciej Kot, którego zobaczymy za chwilę. Ale pomiędzy Miętusem i Kotem będzie jeszcze Dawid Kubacki, kolejny polski talent w skokach. Łukasz Kruczek zadowolony, bowiem wczoraj znakomicie wypadły kwalifikacje, skakali jak natchnieni Polacy. Aż 11 mamy dzisiaj w głównym konkursie, tym pierwszym z trzech. No i popatrzmy, Krzyś Miętus 120 metrów, Klemens Murańka 118,5, Byrt 119, różnice między nimi niewielkiej. Dawid Kubacki, jeszcze niedawno mówiło się, że ten chłopak powinien już być w kadrze na Oslo, na Holmenkollen. Czy zdąży? Zaczął sezon letni fantastycznie, przecież bywał na podium letniej Grand Prix i teraz, gdyby to powtórzył w zimie, wchodził regularnie do 30, plasował się w 15, to moglibyśmy mówić o nowym odkryciu w polskich skokach. Ale tu, jak widać, trzeba powoli, trzeba czekać. Ta forma z lata nie przełożyła się na zimę, ale to nie jest przecież koniec sezonu. Łukasz Kruczek mówi, że mierzą w Mistrzostwa Świata, które będziemy pokazywać w Telewizji Polskiej pod koniec lutego. Nie do końca zadowolony, 114 metrów, zatem Miętus, Murańka, Byrt, Kubacki. I Maciek Kot razem z bratem Kubą. Duże talenty, mówiłem o tym w teamie Wagraf, są bracia Kotowie, Miętusowie, Kubacki, Zapotoczny. No i to jest przyszłość polskich skoków. Maciej Kot, pamiętamy, że wyciągnął go z młodzieży
skaczący u nas w kraju Hannu Lepisto do reprezentacji. Jeździł regularnie Maciek na Puchary Świata, plasował się nawet w 30. Dla 16-latka to było oczywiście bardzo pouczające, no ale ostatnio urósł, okrzep, zmężniał, teraz musi dostosować do tego warunki skakania. To wszystko się powinno poukładać i wtedy będzie dobrze. Na razie 114,5 metra, minimalnie dalej niż Dawid Kubacki. Sami niemi Fin, pierwszy z Finów. A tymczasem Bartek Heller jest Tomkiem Wyrtem. Tak się, Tomku, lista startowa ułożyła, że otworzyłeś ten pierwszy konkurs w Zakopanem. Dodajmy, że również był to pierwszy twój oficjalny skok w Pucharze Świata. Jak się czujesz, jak się czułeś w tej roli? Jestem bardzo szczęśliwy, że dano mi taką szansę i właśnie w Zakopanem, bo jest naprawdę atmosfera niesamowita i cieszę się z tego skoku, choć mógł być lepszy. No właśnie, zapytam ciebie jeszcze o tę atmosferę, bo dla ciebie to również jest nowość, jak się w niej znajdujesz? No jakoś staram się, na pewno super się skacze dla polskich kibiców, naprawdę super jest. Dziękuję pięknie, tyle Tomasz Byrt, nasz junior. Wracamy do Włodzimierza Szaranowicza. Sami niemi na razie za Polakami, Miętus, Morańka, Byrt, pierwsza trójka, później Kot Kubacki, sami niemi i mistrz świata z Liberca, wielka gwiazda. Andras Kittel bywał szóste na Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście nie miał takich sukcesów jak Simona Mann, ale wielki skoczek ze zwycięstwami w Pucharach Świata. Tyle, że zupełnie bez formy. Być może powoli Andy będzie kończyć swoją karierę. Ma 32 lata, bez mała. Może z niego być wielki trener. Z tych rozmów, które prowadziliśmy ze skoczkami z całego świata, on pięknie, klarownie, niezwykle mądrze zawsze opowiadał o skokach. Otwarty, dużo wie, na to zwraca uwagę Bernie Schedler, jego poprzedni trener, że powinien zostać w Einsiedeln, tam gdzie są, jest ta kuźnia skoków szwajcarskich, i zacząć treningi z młodymi. To był średni skok, 114,5 metra, przegrał z Miętusem, Murańką i Byrtem, czyli nastolatkami. Kyle Keituri, 26 lat, wielki problem u Finów, nie bardzo wiedzą jak złożyć drużynę. Teraz niezły skok Kyle Keituri, Pekka Niemela, który przyszedł w tym roku, by zastąpić Janne Vatanena. Nie wie, kto pojedzie do Oslo, tym bardziej, że cały czas czeka na powrót Janne Happonena, ale to się opóźnia jednak. Ta bardzo poważna kontuzja nie do końca została wyleczona, nie można wrócić do ciężkiego treningu i wygląda na to, że być może na Oslo Happonen nie będzie gotowy. Keituri 115,5 metra jest na miejscu trzecim, Miętus, Murańka, Keituri, później Byrt, Kittel, Kot, Kubacki i sami niemi. Piotr Żyła, wczoraj świetny skok w kwalifikacjach, skoczył 126,5 metra i był szósty. Piotrek miał przed 3 laty świetne występy, był w reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Sapporo i teraz wygląda na to, że skoczył najdalej. 123 metry, wieje wiatr z przodu, mają regularnie odejmowane punkty, ale rozrzut jest od minus 2,9 do minus 9,9, a więc 7 dziesiątych to jest bardzo dużo i wygląda na to, że trzeba dzisiaj liczyć się także z tym, że można złapać dobre warunki lub słabe. Piotr Żyła obejmuje prowadzenie, Miętus, Murańka za nim. Marcin Bachleda, kolejny z polskich reprezentantów. Marcin na pewno zostanie w skokach. No ale też to jest dla niego w tej chwili czas ważnych decyzji. Ma już swoje lata i albo będzie w drużynie, albo niestety, tak jak teraz, zacznie powoli myśleć o innych rozwiązaniach sportowych. Ma ogromne doświadczenie, na pewno w polskich skokach będzie bezcenny. Łukasz Kruczek mówi, że ludzi z takim charakterem otwartym, radosnym, z takim podejściem do życia, do pracy, zawsze chętny do wszystkiego, jest niewielu. 109 metrów, tyle, że nie przekłada się. Te słowa, które powiedziałem, nie przekładają się, jak widać teraz, na formę Marcina Bachledy. I za chwilę Rafał Śliż, kolejny z naszych zawodników. Piotr Żyła prowadzi, Miętus drugi, Murańka trzeci. Czy te odległości 120
3,120 starczą na to, żeby znaleźć się w 30. Zaraz będziemy znali odpowiedź także po tym skoku przed granicą 120 metrów. To jest punkt K na Wielkiej Krokwi Hillside, czyli HS 134 metry. I jeszcze jedna ważna informacja. Rekord od ubiegłego roku 140,5 metra należy do Simona Amana. O pół metra poprawił dawny, sławny rekord Svena Hanawalda. 116 metrów Rafał Śliż przegrał z Żyłą, Miętusem, Murańką, Kejturim i Byrtem. Krzysztof Miętus, drugi na razie, jest Sebastianem Szczęsnym. Posłuchajmy. Krzysztof Miętus, drugi na razie. Krzysztof, gratulacje. Bariera 120 metrów pękła. O taki skok właśnie chodziło. No tak, to był dobry skok. Może nie jakiś rewelacyjny, ale taki solidny. No taki jak skakałem ostatnio na treningach. No jestem zadowolony. Jesteś zadowolony? Bardzo ładny skok. Powiedz, ta atmosfera zakopiańska, to magiczne miejsce. Dodaje chyba skrzydeł. No dodaję, to widać, bo tak w treningach nie skakałem dobrze, a jeśli przychodzą skoki, tę stawkę, no to od razu mobilizuję. Tyle, szczęśliwy ze swojego pierwszego skoku Krzysztof Miętus. Wracamy do Włodzimierza Szaranowicza. Sebastian Coloredo. 120 metrów. Będzie miał odjęty za wiatr 3,2 punktu. A zatem Piotr Żyła, Coloredo, Miętus spada na trzecie miejsce, Murańka czwarty. Kejturi, Byrt to jest pierwsza szóstka, a przed nami to Mario Inauer. Podświadomie chciałem powiedzieć Tony Inauer. Tony Inauer, jego ojciec, mistrz olimpijski, wielka postać skoków austriackich. Świetnie dzisiaj skoczył podczas serii próbnej Mario Inauer, ale teraz już było bliziutko, 115 metrów. 123 metry odległość do pobicia prowadzącego Piotra Żyły. I nota łączna 115,5 punktu. Inauer dopiero dziewiąty. Przegrał z naszymi młodzieńcami. Murańką, Byrtem, przegrał z doświadczonym Śliżem, Żyłą i z utalentowanym Krzysiem Miętusem. Jernej Damian. Poważna choroba w Lillehammer. Przygotowywał się do sezonu osobno. Nie razem z kadrą Matiasa Żupana. Zachorował, nie mógł z tego wyjść. To jest właściwie jego powrót. Lubi bardzo Wielką Krokiew w granicach 120 metrów. Jernej Damian jeszcze ma zaległości treningowe, ale przypomnę, to jest zawodnik, który już stawał w Pucharze Świata na podium. Willingen drugi, trzeci, trzecie miejsce w Planicy, co sprawiło mu największą radość, a to właśnie wspomniany niegdyś dawny, świetny skoczek, dziś trener Matias Żupan. Sam jest zaskoczony, 119,5 metra i Jernej Damian jest na trzecim miejscu. Piotr Żyła, Coloredo, Damian, Miętus, Murańka, Kejturi. Tomek Byrt spadł na miejsce szóste, a teraz Łukasz Klawa. Liberec. A tak regularnie jest w 30, ale wysokich miejsc mu się nie udaje osiągnąć. Z tym, że wygląda na to, że będzie pewnym punktem reprezentacji Czech na Mistrzostwa Świata w Holmenkollen w Oslo. Te 23, 5. Siódme lokaty to nie jest oczywiście szczyt możliwości tego skoczka. W poprzednich sezonach bywał na wyższych pozycjach w Pucharze Świata. 15, 16 lokata, no ale teraz tylko 114 metrów i jest na miejscu 10. Po Łukaszu Klawie zobaczymy Oli Młotka. Pekka Nymela szuka, sięgnął po skoczka z Rovaniemi. No i właściwie, jeśli chodzi o ostatnie starty, nie pomylił się. 15, 18 w Harachowie, ale to były loty i wygląda na to, że radzi sobie na mamutach lepiej, aniżeli na skoczniach dużych, czy też normalnych. Adam Małysz w każdej sytuacji sobie świetnie radzi teraz podczas ćwiczeń imitacyjnych. Anno Lepisto zadowolony i oglądamy skok fina 119 metrów za chwilę. Łączna ocena minus 7 za wiatr, minus 7,2 i jest na miejscu 5.
zmiany na wielkiej krokwi, wyciąg w poprzednich latach zamontowany, teraz nowy pawilon, świetne stanowiska komentatorskie. No, ta impreza ciągle, jak mówiłem, żyje. Borek Sedlak. Borek Sedlak niedawno, 10. Harakow. Jego najlepsze miejsce i proszę, widać, że trafia jakoś z formą im bliżej mistrzostw. 121,5 metra. To jest na razie druga odległość. Zobaczymy. Ma minus 6,7 punktu. Powinien być na miejscu trzecim. I jest za Żyłą Coloredo i przed Jernejem Damianem. A Piotr Żyła jest Sebastianem Szczęsną. Uśmiechnięty, radosny, ale trudno się dziwić. Prowadzisz cały czas, Piotr. Znakomity skok. No, bardzo, bardzo fajny skok mi wyszedł. Fajnie w ogóle się mi tu skacze teraz zakopany. Piotr, ty nie jesteś w żadnej kadrze. Myślę, że tym skokiem, tymi skokami wczoraj, a przede wszystkim tym dzisiaj, chyba pokazujesz trenerom małe co nieco. No, znaczy nie jestem, ale to się nie trzeba być w kadrze, żeby móc trenować i dobrze skakać. Piotr, sporo mówi się o tych warunkach, dodatnich, ujemnych punktach. Jak dzisiaj ocenisz warunki, jakie panują na skoczni? Nawet nie wiem. Skok bardzo dobry. Nie czułeś tam po tego wiatru pod narty? A nie wiem, czy miałem. No, ile miałem tam minus? A nie wiem. Ja też nie wiem. Minus 3,4 punkta miałeś. No, to zmiałem. No, nie wiem, no, nie czułem. Fajny skok mi wyszedł. No i odleciało nawet. Życzę ci, żeby równie dobrze odleciało ci w drugiej rundzie, do której mam nadzieję, że się zakwalifikujesz. Tyle Piotr Żyła, szczęśliwy prowadzący. Wracamy do Włodzimierza Szaranowicza. Cały czas prowadzi Jurij Tepesz. Skoczył 118,5 metra, jest szósty teraz Jakub Janda. 20 razy na podium Pucharu Świata, 6 wygranych. Te wielkie sezony ma już parę lat za sobą. Pierwsze miejsce w generalnej klasyfikacji 2006 roku. W turnieju czterech skoczniek Zekwo z Janem Honenem zwycięstwo. Drugie, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. To jest najpiękniejsza kariera czeskich skoków w ostatniej dekadzie. No ale teraz 116 metrów bez tego jego słynnego wyłożenia się na narty. Ale to można tak skakać, kiedy się czuje wszystko, kiedy jest się w wielkiej formie. Wtedy nagle uskrzydla to wszystko zawodnika. Anssi Koivuranta. No, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej rzeczywiście skakał. Ta decyzja, żeby zakończyć z kombinacją nordycką starty, była dla niego bardzo trudna. Był tam przecież uznanym mistrzem, a w skokach musi zaczynać wszystko od początku. Chociaż zawsze bardzo dobrze skakał, ale jest różnica między skoczkami specjalistami. Chociaż on w tej chwili najdalej, 126 metrów. Widzieliśmy ten moment radości, kiedy wylądował. Piotr Żyła do tej pory prowadzący miał 123 metry. Aż przesunął się Pekka Nymela, żeby zobaczyć, gdzie wylądował Koivuranta i obejmuje prowadzenie o 4,3 punktu przed Piotrem Żyłą. Stefan Hula. Stefan, pewny punkt polskiej reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Oslo. I piękny skok, brawo! To był bardzo dobry skok w bardzo dobrych warunkach. Wiał metry pod narty, ale Stefanek umiejętnie to wykorzystał. I syn brązowego medalisty z Falun z 1974 roku w kombinacji norweskiej. 126,5 metra powinien objąć prowadzenie. Koivuranta wprawdzie miał tylko minus 6 i dlatego będzie Stefan Hula tutaj, jak widzimy, za wiatr. Odjęto mu 9,5 punktu, przegrywa o 3,1 punktu, czyli tyle, ile wynosiła różnica na wietrz. I czekamy teraz na kolejnego zawodnika. A tu już będą dwie wielkie gwiazdy. Jan Ahonen, trzy razy pierwszy w Zakopanem, zwyciężył w 99 roku, dwa razy najlepszy w 2000. Wielka, wielka postać. A później Martin Schmidt, obydwaj wygrywali mnóstwo medali, dodając zwłaszcza starty drużynowe, najwięcej w tej
z początku poprzedniej dekady zdobyli medali. 121 metrów. Jego ostatnia wygrana w Kuopio w 2008 roku, ale pamiętamy, że na rok zrezygnował ze skoków, wrócił i jak widać to nie jest proste. Przynajmniej Jan Ahonen na razie nie potwierdził swojej dawnej wielkiej klasy. Martin Schmidt, on się nie wycofał, cały czas stara się zachować pewną pozycję w drużynie, ale jak mi mówili komentatorzy niemieccy, na Mistrzostwa Świata raczej w pierwszej czwórce nie będzie. Już zaczyna bardziej pasować do niego określenie dawna sława. Dwa razy wygrał w Zakopanem zawody w 2000 roku. Wtedy mieliśmy Puchar Świata dwukrotnie i raz wygrywał Ahonen, raz Schmidt. Ale to były te właśnie czasy, kiedy Martin Schmidt rządził w skokach światowych. 123,5 metra. Dalej 2,5 metra niż Jan Ahonen. Ahonen miał minus 9,5 punktu, a Schmidt tylko 4,1 punktu. Koivuranta prowadzi, Hula drugi, Schmidt na miejscu trzecim, na miejscu czwartym Piotr Żyła, piąty Coloredo, szósty Borek Sedlak. Tak powoli, powoli będziemy się zbliżali do tych najlepszych. Przypominamy, że dzisiaj gra jest o 39. zwycięstwo Pucharu Świata dla Adama Małysza. Wszyscy na to liczą. Emmanuel Chedal. Widać, że w tej chwili te warunki jednym bardziej pasują, drugim mniej. Francuz 123 metry, mimo że miał słabszy wiatr pod narty, poradził sobie bardzo dobrze. Bartosz Heller jest ze Stefanem Hulą, który jest na drugim miejscu. Stefan Hula połowę zadania na dziś już wykonał, to najważniejsze, druga seria pewna, dobry skok, Stefanie. Tak, jestem jak najbardziej zadowolony ze skoku. Są lepsze warunki na pewno jak w serii próbnej, wieje pod nartki troszkę, ale udało mi się wykonać to, co zamierzałem i trzeba się przygotować do drugiej serii. Zapytam jeszcze Stefanie o tę magiczną atmosferę w Zakopanem, ona na tobie wciąż robi wrażenie? Jak co roku, jest wspaniale. Tyle Stefan Hula, dziękuję pięknie, wracamy do Włodzi. Pascal Bodmer, Niemcy w formie, nie tylko Severin Freund, ten sensacyjny zwycięzca z Sapporo, ale zaczynają skakać bardzo regularnie i myślę, że drużyna będzie przygotowana na pewno na podium na Mistrzostwa Świata w Holmenkollen. 120 metrów teraz Pascala Bodmera. Najmniej punktów będzie miał ze skaczących do tej pory odjętych 2,6. Bodmer na ósmym miejscu, Koivuranta prowadzi, Hula drugi, Schmidt trzeci, Żyła czwarty, Chedal na miejscu piątym. Kolejni zawodnicy jadą na górę, Evensen na Państwa ekranach i czekamy na Nori, jakiego Kasai, a widzieliśmy także Kamila Stocha i Daiki Ito. Teraz Noriaki Kasai. Pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata w 1992 roku w Karachowie. Ostatnie Park City w 2004, ale ostatnie podium w 2010 roku, kiedy miał 37 lat, teraz ponad 38 i ciągle jest właściwie liderem tej reprezentacji. Noriaki Kasai. 123 metry i będzie miał odjęte 3,4 punktu za wiatr. Wygrał zawody w 2004 roku w Park City, kiedy przydarzyła się ta nieszczęśliwa sytuacja Adamowi Małyszowi, upadek po wylądowaniu. Później przerwa do końca sezonu, a Noriaki, wielka legenda, zadowolony na miejscu szóstym, przegrał z Koivurantą, Hulą, Schmidtem, Żyłą i Chedalem. I czekamy teraz na Petera Prewca. 18-latek, najważniejsza matura, stąd nie zawsze ma czas na trening. Wielki talent słoweńskich skoków, mówią dziennikarze, że największy, ale z tym trzeba zawsze wyrokowaniem uważać. Nieprosto układają się kariery skoczków. 120 metrów Peter Prewc, siódmy zawodnik Igrzysk Olimpijskich na normalnej skoczni Whistler. Prewc siódmy,
I za chwilę Stefan Hoke. Na niego już gra jest o to, by być w zespole na Mistrzostwach Świata. Był jako 18-latek na Igrzyskach Olimpijskich 2002 roku w Salt Lake City i tam razem z ekipą niemiecką zdobył złoty medal. Ale to był sezon, w którym wygrał w Engelbergu zawody Pucharu Świata. Stefan Hoke, później właściwie przez lata straciliśmy go z pola widzenia. Startował w Pucharach Kontynentalnych, zresztą z dobrymi rezultatami, ale to nie Puchar Świata. No i teraz Niemiec, podobnie chyba jak Bodmer. Bliżej, 115 metrów. Dla nich już teraz te wszystkie ostatnie konkursy to będzie naprawdę kwalifikacja do mistrzostw. Adam Małysz, widzą Państwo, jest w formie, rozluźniony, zadowolony, chodzi. Zawodnik, kiedy kipi energią, właśnie zachowuje się w ten sposób, że wokół siebie zaczyna ogniskować wszystkich. Miła scena. Hoke, 115 metrów. Na dalszym miejscu, 21. i Czech Jan Matura. Czwarte miejsce w Sapporo. Najwyższe w jego karierze. Ale w Sapporo, jak pamiętają Państwo, te poranne, nocne konkursy zawsze wieje i tam skakać to jest loteria, ale oczywiście tym razem loteria sprzyjała najlepszym. Severin Freund wygrał pierwszy konkurs, to była sensacja, ale drugim skokiem odleciał rywalom Morgenstern drugi, Adam Małysz, który prowadził po pierwszej serii 132,5 metra, w drugim tylko 118, w rezultacie trzecia pozycja i w drugim konkursie Adam Małysz piąty, Koffler, Freund, Morgenstern, pierwsza trójka, Gregor Schlierenzauer. Proszę patrzeć, ostatnie trzy konkursy w Zakopanem to zwycięstwa Gregora, dzisiaj skoczył 131,5 metra. Daleko, daleko, do tej pory najwyżej piąta pozycja, ale przecież to już jest medalista Igrzysk Olimpijskich, mistrz świata w lotach i to jest bardzo ładny skok. Wygląda, że skoczył najdalej Gregor Schlierenzauer, chociaż to nie był tak dobry, nie, identyczny skok. Myślałem, że nieco krócej, 131,5 metra, czyli powtarzalnie drugi dokładnie w ten sam punkt skok Gregora Schlierenzauera. Skakał z niższej platformy najazdowej, z ósmej, z dziewiątej skakali podczas treningu. Obejmuje Schlierenzauer z dobrą notą, 135,9 punktu prowadzenie. 32 wygrane w Pucharach Świata, czyżby wrócił do gry? Trochę zdziwienie wśród oglądających. Adam Małysz jedzie na górę, tutaj tłumy pozdrawiają go. Gdyby tylko gdzieś wyszedł poza to ogrodzenie, byłby w opałach, ale jest pewien rodzaj uwielbienia ciągle dla niego. Zobaczymy bowiem teraz, trzeba się wszystko ze wszystkim odnosić do skoku Gregora Schlierenzauera. Michael Urman. Tylko dwa zwycięstwa w Pucharach Świata, ale pierwsze w 2004 roku w Zakopanem, 120 metrów. Schlierenzauer skakał właściwie przy bezwiecznej pogodzie. W związku z tym prawie mu nie odjęto punktów, zaledwie 0,8 punktu. A zatem trzeba będzie daleko w bezwiecznych warunkach skoczyć, nie tracąc punktów za wiatr pod narty, by pokonać w tej pierwszej kolejce Gregora Schlierenzauera. Kto to zrobi? No, zaczyna nam się to ciekawie układać. Teraz widzieliśmy, że odpowiedź Urmana była za słaba. Jest dopiero dziewiąty Robert Kraniec. Zawsze dobry na dużych obiektach, ale bywało, że i na skoczniach takich jak Kusamo potrafił sobie poradzić. Ale druga wygrana w Pucharze Świata, Bad Tauplitz, czyli w Kulm. Zupełnie nieudany skok. 88,8. Na progu nie było najgorzej, 110,5 metra. I to będzie jedna z gorszych odległości. Roberta Krańca na pewno nie zobaczymy w drugiej serii. A za chwilę mistrz lotów, Bjerne-Einar Rummoren. Na górę Thomas Morgenstern się udaje. A my czekamy na Norwega.
proszę zwrócić uwagę, w drugiej fazie lotu nakrywa narty, walczy o metry, czasami aż na granicy ryzyka, ale on się nigdy nie bał ryzyka i w związku z tym bardzo ofensywny sposób skakania. No, akurat w tym skoku starał się spokojnie wylądować, to lądowanie nie było najlepsze, telemark niezaznaczony. I 122 metry, Bierna i Nara Romorena, Schlieren cały prowadzi, Koivuranta na miejscu drugim, Hula na miejscu trzecim, czwarty Martin Schmidt i właśnie Martin Schmidt jest Sebastianem Szczęsnym. Obok mnie Martin Schmidt, Martin, któremu zadam pierwsze pytanie dotyczące jego dwóch zwycięstw w 99 roku, czy pamięta te zawody? Martin, du hast zweimal in 1999 gewonnen, erinnerst du dich diesen Wettkampf? Ja, ich erinnere mich noch sehr gut dran. War für mich ein toller Wettkampf, war zwei tolle Wettkämpfe. Ich war in einer sehr guten Form und konnte zweimal gewinnen. War ein schönes Erlebnis doch. Martin powiedział, że oczywiście pamięta, był wtedy w wyśmienitej formie. Dwa zwycięstwa tu w Zakowadem to było coś specjalnego. Martin, to było przed 12 laty. Jak na tym, w tym okresie Zakopane się zmieniło? Jak dzisiaj oceniasz te zawody? Martin, das war vor 12 Jahren. Wie sieht die Zakopane heute aus? Wie Zakopane hat sich ändert durch diese 12 Jahre? Ja, es ist alles nochmal ein bisschen größer, ein bisschen toller geworden. Die Stimmung ist fantastisch, schon die ganzen letzten Jahre. Damals waren auch schon recht viele Zuschauer da, aber kurz danach begann dann die große Zeit vom Adam und eine wahnsinnige Begeisterung ist seither immer hier in Zakopane. Es hat damals Spaß gemacht, hierher zu kommen und es macht Jahr für Jahr immer mehr Spaß. Martin powiedział, że oczywiście zmieniło się bardzo. Przedtem, w 99 roku, nie było jeszcze takiego boomu wielkiego na skoki narciarskie. Potem pojawił się Adam Małysz, potem rozpoczęła się Małysz Omania. No i z roku na rok jest coraz lepiej. Ta atmosfera jest nieziemska. Tyle Martin Schmidt, wracamy do Włodzimierza Szalanowicza. Martin, dziękuję. Tymcza metrów, ale przed nami Kamil Stoch. Jakie zadanie? Przypomnieć formę z Mistrzostw Świata w Libercu, gdzie był czwarty, z letniej Grand Prix. Kamil, jego skocznia, Zakopiańczyk, powinien sobie tutaj poradzić. Z tymi warunkami w granicach 120 metrów, patrzę jaki był wiatr, którzy 5,5 nawet punktu, a przypomnę Schlierenzauer tylko 0,8, Gregor Schlierenzauer najdalej, 10,5 metra dalej niż Kamil Stoch, 131,5, Kamil w tej chwili na miejscu siódmym, Schlierenzauer, Koivuranta, Hula trzeci, Romoren, Schmidt, szósty Żyła, siódmy Stoch, a zatem mamy trójkę w dziesiątce i rozpoczynają kolejni zawodnicy. Teraz Anders Bardal. On wygrał w Zakopanem w 2008 roku jedyny Puchar Świata, który udało mu się wygrać właśnie tu w tej fantastycznej, magicznej skoczni na Wielkiej Krokwi. Bardal 123,5 metra. Noty po 18 punktów. Ten telemark dobrze wylądowany. No i zobaczymy minus 5,6 punktu za wiatr. Rozdzielił Piotra Żyłę i Kamila Stocha, chociaż mają w tej chwili ex aequo tę samą notę 114,7 i tracą 21,2 punktu do Gregora Schlierenzauera. Roman Kołdelka niedawno na podium, ale to przypomnę, mistrz świata juniorów, duży talent, niezwykle waleczny, mocny fizycznie, niewysoki chłopak z Łomnic nad Popełkowem. I to jest dobry skok, jeden z lepszych, ale niedawno trzeci w Harachowie, szósty w Sapporo. 129 metrów, a zatem będzie za Gregorem Schlierenzauerem i to jest wprawdzie w bardzo korzystnych warunkach, wiatr pod narty ponad metr, będzie miał odjęte 9,2 punktu, zatem sporo, to kilka metrów jakby stracił, ale jest drugi za Schlierenzauerem o 13,4, Koivuranta na miejscu trzecim traci 16,1 punktu. Simon Amann na górze, czterokrotny mistrz olimpijski, bywał na podium, drugi, trzeci, ale nie wygrał zawodów tak jak Adam Małysz, który wygrał tu w 2002 roku. Pamiętamy fantastyczne pojedynki ze Svenem Hanawaldem, wygrana o 0,9, łącznie z Hautamäkiem, który wygrał pierwszy konkurs, zwyciężyli z Niemcem w dwóch konkursach, zaledwie różnicą 1,5 punktu. A później fantastyczny 2005 rok, dwie wygrane, ale jedna podzielona z Ljokelsejem ex aequo pierwsze miejsce. To były fantastyczne wydarzenia z udziałem Polaka. Teraz Daiki to 128,5 metra. Jak jest wiatr pod narty, to wiadomo i to musi się liczyć.
Straci wprawdzie 7,5 punktu, ale Kołdelka, przypomnę, więcej. Różni ich w tej chwili 0,2 punktu. Schlierenzauer o 13,4 przed Kołdelką. Ito na miejscu trzecim o 13,6. A my cały czas podglądamy, co robi Adam Małysz. I powoli w ten sposób szykujemy Państwa do tego, że jeszcze kilkanaście minut i zobaczymy Polaka. Paweł Karelin. Paweł Karelin, który był na drugim miejscu w GAPA podczas turnieju czterech skoczni. I dobry skok Rosjanina. Jest nieregularny, ale nieregularne jest jego życie sportowe. W związku z tym, kiedy naprawdę potrenuje i pilnuje się od innych uciech świata, to wtedy potrafi bardzo dobrze skakać. Na pewno lider, i to zdecydowany, w tym sezonie. Nie wrócił Wasiliew, na którego bardzo liczył trener Światow. Karelin 125,5 metra jest na miejscu dziewiątym. Razem egzekwo z Bardalem i Stochem. I kolejny zawodnik, Johan Remen Evensen. Johan Remen Evensen, prowadzony przez Erlanda Myrdala, znanego trenera. Właśnie gotowy, przygotowany do kadry, i teraz świetny skok Norwega. Ale przypomnę, on na mamucich skoczniach w wiecznych warunkach zawsze sobie dobrze radzi. 130,5 metra, metr bliżej od Gregora Schlierenzauera, ale znacznie więcej punktów straci, bowiem miał przeszło metr wiatr pod narty i w związku z tym będzie miał odjęte 9,5 punktu. Jest drugi. O 2,4 punktu przed Kołdelką, który skoczył 1,5 metra bliżej. Najdalej 131,5 Schlierenzauer, 130,5 Evensen, Kołdelka 129 i to 128,5. To są najlepsze odległości i mistrz świata z Liberca, zwycięzca turnieju czterech skoczni, wielka postać, najwięcej złotych medali na mistrzostwach świata, wszystkie w drużynie, 6. I na Igrzyskach Olimpijskich Wolfgang Loitzl. I to jest potężny skok. Tak dobrze Loitzl nie skoczył jeszcze w Zakopanem teraz. Niegdyś zaczynał dawno, dawno temu jako mistrz świata w St. Moritz w 98 roku. Wydawało się, że w tej chwili przegrywa rywalizację o miejsce w drużynie, ale to jest jego cel. On tam musi być, na niego liczy Pointner. Schlierenzauer miał 131,5, tylko że Loitzl w znacznie lepszych warunkach. Odjęte 11,1 punktu, a przypominam 0,8 tylko Schlierenzauer, i prowadzi w tej chwili cały czas Gregor Schlierenzauer przed Loitzlem o 8 punktów. I po Loitzlu powinien być Fettner, później Freund, ten niespodziewany zwycięzca z Sapporo, Koch, Hilde, Hautameki i Adam Małysz, a po nim Simon Amann, Koffler, Morgenstern, i będziemy po pierwszej serii. Na razie Manuel Fettner. Już nikt nie mówi o nim, że jest zawodnikiem, który może tylko wygrywać w pucharach kontynentalnych. Zresztą wygrał tutaj w zeszłym roku w Zakopanem Puchar Kontynentalny dwukrotnie. To jest na pewno wielki talent. Dojrzał do tego, by być w pierwszej drużynie austriackiej. No i to będzie jakiś dylemat, bo skacze bardzo regularnie. Teraz 129,5 metra, ale przypomnę, Loitzl skoczył 132,5, Schlierenzauer 131,5, zatem to, mimo że to jest bardzo dobry skok, za mało. Fettner dopiero szósty. I czekamy na tę rewelację z Sapporo. Pierwszy, drugi, Severin Freund. Zakopanem zaczął swoją karierę. Mistrzostwa świata drużynowe. Był w tej drużynie, która zdobyła złoty medal. Wang, Andras Wang, jego kolega, został mistrzem świata. To był początek tej nowej generacji niemieckich młodych skoczków, których znakomicie prowadzi Werner Schuster. Severin Freund, czy będzie bardzo daleko? Jest! Jest! Ależ poszedł pomruk wrażenia.
jest w wielkiej formie Severin Froń. 137 metrów. Przypominam, rekord skoczni 140,5 Simona Amana. A zatem mamy zmianę lidera. Niezależnie od tego, że skorzystał z dobrego wiatru, ale umiarkowanie, będzie odjęte 6,9 punktu. Werner Schuster, ten wielki specjalista od prowadzenia młodych, wspaniałych skoczków, to on Gregora Schlierenzauera w Stams wymyślił, stworzył. Teraz przeskakuje go Severin Freund i prowadzi przed Gregorem Schlierenzauerem o 4,8 punktu. I wygląda na to, że będziemy mieli obniżoną belkę. Jest sprzyjający wiatr, ale co będzie, jak ten wiatr będzie wiał właśnie w takim rozrzucie od 1,1 do na przykład 11,1. To jest przepaść, to jest ileś tam metrów, a zatem tego nie da się osiągnąć tylko poprzez obniżenie belki. Jak widzimy, Martin Koch będzie pierwszym, który przetestuje te nowe warunki. Niedawno, pełnia szczęścia, zwycięstwo w Charachowie, w pierwszym konkursie, pierwsze w karierze. Tyle razy bywał drugi i stało się, był pierwszy. Teraz w granicach 127 metrów, tam jest ta czerwona linia, która nam pokazuje dalej. 131, a zatem można skoczyć. 131 dostanie 5,8 punktu za belkę minus wiatr 8,1, więc będzie z ujemnymi punktami. Ciężko będzie pobić kogo? No właśnie, Schlierenzauera, dlatego że Schlierenzauer miał 131,5 metra i zdecydowanie lepsze warunki. Czekamy na kolejnego. Koch na miejscu trzecim. Freund zdecydowanie prowadzi. Schlierenzauer na drugim miejscu. Koch, później Loicyl, trzej Austriacy, Vincent Koudelka. A teraz patrzymy, Tom Hilde. Tom Hilde, zwycięzca z Bischofshofen, sprawił wtedy Austriakom ogromną przykrość, ale walczył do końca. Pamiętamy, kiedy wydawało się, że już nikt nie pobije austriackich skoczków. Odpalił, skacząc ostatni w drugiej serii i trzeba było złożyć ręce do braw i nagrodzić go za ten znakomity wyczyn. Teraz bardzo ładny lot, to potrafi Tom Hilde. Dobre lądowanie, noty po 18,5. Tom Hilde 127,5 metra, jest czwarty. Freund prowadzi, Schlierenzauer, Koch, Hilde, Loicy, Levensen. Najlepszy z naszych, 11 Stefan Hula, 14 Piotr Żyła, Matti Hautamäki. Wygrywał w Zakopanem, to jest jego ostatnia wygrana w 2006 roku. 16 zwycięstw Puchara Świata, 3 razy w Zakopanem. Raz podwójne zwycięstwo, teraz zaczęło padać i nie przebił się. Wolniejsza prędkość najazdowa, 88 km na progu i tylko 121,5 metra. A za chwilę Adam Małysz. Adam Małysz. Ostatnie 3 zwycięstwa w Planicy na zakończenie fantastycznego sezonu 2007 roku. Wcześniej zdobył złoty medal w Sapporo na Mistrzostwach Świata. 4. złoty w swojej karierze i wygrał w Planicy po raz 4. w generalnej klasyfikacji. I teraz pytanie, wszyscy chcą, by tutaj powalczył o 39. zwycięstwo. Zobaczymy, była już szansa w Sapporo. Skoczył 132,5 metra. 3 zwycięstwa ma na wielkiej krokwi. To jest jego skocznia. Już wystartował Hannu Lepisto. I teraz trzeba trafić, a później lecieć, lecieć. Falują mu narty. Ma wiatr pod narty. Fantastycznie! Adam Małysz! Adam Małysz! To jest klasa! To jest coś fantastycznego! 38,5 metra, brawo, brawo, brawo. Co można powiedzieć? Można się cieszyć, 19 noty i obejmie prowadzenie. Znokautował ich na razie. Kto odpowie? Adam, piękny lot, marzenie. Tak, ta pewność trenera, to było to, co chciałem, na to czekałem. Ale my też, cała Polska, te 20 tysięcy. 138, Adam Małysz, 4 punkty przed Severinem Freundem. Miał
sporo odjęte za wiatr, 11,4, ale trafił, strzelił fantastycznie. I co teraz zrobi? Czterokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata, Simon Amann. Jak przychodzą takie momenty? Martin Kinzler czeka, czeka, wieje, mocno wieje pod narty. Co z tym zrobi? Simon Amann potrafi skakać przy dobrych wiatrach. Zresztą i w każdych warunkach sobie fantastycznie radzi. Bliżej, bliżej, ten skok Małysza był fantastyczny. Pozostaje w takim razie jeszcze tylko dwójka. Mocny, piekielnie mocny, zwracam na to uwagę. Anders Schoffler, a później Thomas Morgenstern. Schoffler, 5 zwycięstw w Pucharach Świata, 3 w tym sezonie, 7 Thomas Morgenstern. Amann jedna wygrana. Hilde, Freund, Larinto, który z powodu kontuzji wypadł nam z rywalizacji. Szkoda, wielki talent, ale teraz patrzmy, wicemistrz olimpijski Andreas Schoffler, zwycięzca turnieju czterech skoczni z ubiegłego roku. Andy jest w formie, jest regularny. Na ile go stać? Dźwignął się wysoko, wysoko postanowił polecieć, żeby dolecieć daleko. Nie doleciał, nie doleciał. A więc ten skok Adama Małysza po prostu przeszedł wszelkie oczekiwania. Miał wprawdzie mocny, niesamowicie mocny wiatr, ale przecież odejmowane są za to punkty. W każdym razie 138,5 metra to jest 11 metrów dalej niż Schoffler. 11 metrów dalej niż jeden z najlepszych skoczków w tym sezonie. Andreas Schoffler i pozostaje niekwestionowany lider Pucharu Świata Thomas Morgenstern. 21 zwycięstw w swojej karierze, 60 razy na podium, 7 zwycięstw w tym sezonie. Najlepszy od 2008 roku, kiedy miał 11 wygranych i w generalnej klasyfikacji wygrał. Musi się teraz zmierzyć z trudnymi warunkami. Schoffler 5, Małysz prowadzi, Freund, Schlierenzauer, taka jest pierwsza trójka. Czy tam się wciśnie i w jaki sposób? Thomas Morgenstern, Morgenstern w powietrzu, nie będzie daleko i prowadzi Adam Małysz po pierwszej serii. Morgenstern 126,5 metra, metr bliżej od Schofflera. No, to jest to, na co czekaliśmy. Teraz Adam tu przechodzi koło naszych stanowisk. Szczęśliwy, on jest w euforii. To wraca ten dawny, fantastyczny stan ducha. Ten, który nazywają psychologowie stanem flow, fruwa, widzi inaczej rzeczywistość. Ale my też widzimy od razu kolorowo to wszystko przed drugą serią. Morgenstern na miejscu czwartym traci do Adama 12 punktów. Najbliżej jest groźny Niemiec Severin Freund, później Gregor Schlierenzauer. Freund traci 4 punkty, Schlierenzauer 8,8, Morgenstern 12, Koch 13,2, Schoffler 16,4. To już są duże różnice. Przypominam, 1 metr to jest 1,8 punktu, a więc ciekawa będzie ta druga seria, te trzy konkursy. Ale zacznijmy dzisiaj od tego piątku, który powinien być dla nas sportowo wspaniały. Myślę, że tego wszyscy oczekiwaliśmy i Adam nam dostarczył tej radości i tego niepowtarzalnego momentu lotu z nim i tej odległości 138,5 metra. Nota 144,7 i to jest zadanie dla rywali na drugą połowę. Przypominam, Małysz pierwszy, Freund, później Schlierenzauer, Morgenstern, Koch, Schoffler. Czterech Austriaków będzie atakować. Hilde siódmy, później kolejny Loitzl, Amann, Evensen, a z naszych najlepszy poza Adamem jest 15 Stefan Hula. Dziękuję, spotykamy się z widzami Teleekspresu, a później podobnie zapraszamy do studia Sport i wracamy na skoki.